Siema, siema, kurwa. Z tej strony wasz ulubiony youtuber Mastersu 15. I ten, skończyliśmy dokładnie w tym momencie. Znajdujemy się obecnie w domu Simona, czyli naszego głównego protagonisty. I wygląda na to, że w tym odcinku zakończymy naszą serdeczną grę, więc, prawda, do dzieła. O, akurat idealnie. Przed cutscenką się wstrzeliliśmy z ostatnim odcinkiem. Co to za pamiętniczek? Simon, czytaj. Damn. Kto mu dał broń? Kto osobie psychicznie poturbowanej dał broń, słucham? Simon? Kim ty jesteś? Yo! Jesteśmy prawdziwym Simonem na wózku. Ale jazda. A i... Aha, i całe Ekumi poszło. Tak się zastanawiam, może w to strzelę. Nie? Dobra. Okej! Ale jazda. Yo, 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 cofaj się, synek. Nie, nie, zapomniałem, że to jak samochód jest. Trzeba wykręcać innym przyciskiem. Czyli tak, i teraz tak, dobrze. No i myślę, że będą kłopoty z movementem. A ja się tu nie za... Okej. Jakoś jadę. Okej, czyli znajdujemy się prawdopodobnie w łbie Simona i walczymy z Simonem, który chce popełnić samobójstwo. Tak, o tu są nasze pocięte ręce. No i tak naprawdę walczymy z chęcią popełnienia samobójstwa, przynajmniej tak mi się wydaje. Wiecie co? To już wiem ogólnie w Wolfensteinie dwójce The New Colossus, skąd zerżnęli scenę początkową na wózku inwalidzkim, jak jest się Blaskowicem. No. On nas trafił? Trafił nas. Dobra, nie zmieniajmy magazynka. Mogę przycelować? Nie mogę, okej. Czyli... Komandosem to my nie jesteśmy. Dobra. Znowu te oczy. Nie no, wam powiem, że ostatni boss fight, gitarka. Yo, 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 yo. Nie ściulaj się, błagam cię, człowieku. Oj. Oj. Ej, yo, my mamy... Kurde, nie mamy morfiny. Simon, nie uciekaj. Dobra, słuchajcie, Simona popierdoliło ogólnie. No goddamit, no. Yo, 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 dobra, dobra. Skręt jest w prawo. Okej, czyli musimy za wszelką cenę spamować. Czego on do mnie strzela? Co to była za broń? M16? M16 chyba strzelał w tej grze serią. No tak, no. Trochę ciężko się jeździ, wam powiem. Ale to zrozumiałe. Do wózka trzeba się przyzwyczaić. Dobra, teraz wciulamy w niego to, co mamy. Simon, skręcaj na Boga. Okej. Okay. Jak jesteśmy ustawieni? Jesteśmy ustawieni dobrze. Dobra, grunt to się... ten. Nie wciepać za blisko niego, bo chyba im dalej to on ma większy, prawda, rozrzut. Chyba będzie po lewej, nie? Tak, będzie po lewej. No i jestem na blisko, nie? Aha, aha, czyli... Zabrakło mi jednego pocisku. Dobrze. Okej. Okay. S. Wracamy za chwilę. Ej, ogólnie panowie, słuchajcie, ja tu coś tu zauważyłem. Tu jest wyjście na samym początku. Spróbujmy w nie wejść. Aha, nie możemy. Tak? Nie możemy. Nie wiem, może jakiś alternative ending byśmy zrobili. Ale jak nie, to nie. Dobra. To yo.
Yo, 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 jesteśmy w tym samym miejscu, na którym skończyliśmy ostatnio. Znaczy, prawie, bo teraz będziemy z tą flarą, prawda? O, tutaj nam Simonisko, prawda? Niegrzeczne ucieka. I... O! Prawda? No, słuchajcie, Hot Wheels to nie jest, nie? Need for Speed też nie za bardzo. No i on tutaj teraz na nas wybiegnie i my go zabijemy, I guess. Ha! Głupi spelu. No to nie była najtrudniejsza walka w moim życiu. But it didn't only leave me alive. It also left two police officers dead. I killed them. Co? Shot them both. This was not supposed to happen. Doctors testified that I was having a psychosis. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. Spend the rest of my life in a mental hospital where nurses and doctors are taking care of me. Ale... They let me finish my book, and it has helped me a lot. I wrote a happy ending just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself. Even though I'm still stuck in this wheelchair. But, I accept that now. I can never forgive myself for shooting those two officers, though. But I have so many support people around me now, so... I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is watching my progress. I'm lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her. They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend, one who is there for her and treats her right. I'm happy for her, though I'll miss the good moments we've had, knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. O. Trochę za wolno. Okej, okay, to jest zakończenie. Trochę za wolno napisy były, ale dobra. Aha, dobra. Jak się tamten nazywał? Dobra, no okej, okay. Jak się to nazywa? I James Marchand, dobra, to jest drugi do zajebania. Kogo następnego mam ujebać? Za te wszystkie moje krzywdy w tej grze, wyskurwysyny. Dobra, ten wygląda spoko. Ten wygląda spoko, tego zostawię. No dobra, no to słuchajcie, skończyliśmy Cry of Fear, tą grę. O, proszę, tutaj jaki Stig, Syndatengen. Tag life. Tak, człowiek. Naprawdę aż tyle ludzi było potrzebne. To to jest? Aha, w masce przy wygazowie. Nie, dobra, tego zostawiamy, tego szanuję. Maska gazowa Avon zawsze na propsie. Ale ten, ale... Czy naprawdę było potrzebne aż tylu ludzi do stworzenia tej gry? Czy to wszystko było konieczne? Że tak się wyrażę. No nic, nie, no dobra, no gra bardzo fajna, słuchajcie. Z tego co wiem, to są do niej jakieś, prawda, bardzo wiele fajnych... dodatków.
A pod koniec jakiś dziwny śmiech, czy co tam, nie wiadomo co to było. Myślę, że pominiemy sobie. Albo i nie. Prawda. Napisy końcowe. Tak czy inaczej, podsumowując tą grę, no strasznie siermiężna jebanina, momentami głupia, momentami totalnie... jakby to powiedzieć... nieintuicyjna, tak? Toporna w swych rozwiązaniach, często nawet nielogiczna, ale słuchajcie, no okej, okay. Nie, ja takie gry lubię, ja lubię od czasu do czasu, jak jakaś gra, no może przyciszę mu... Dobra, ściszyłem. I tak, no zastanawia mnie, czy ja wybrałem dobre zakończenie, czy to było złe. Z tego, co mi Andrzej powiedział, który już przeszedł tą grę, były cztery. Nie wiem, które ja wybrałem. Andrzej, może mi powiesz, które ja wybrałem. Mi się wydaje, że było ostatecznie dobre, bo wyszło na to, że ten Simon to dobra morda, ogarnął się, nie popełnił samobójstwa, wytrzymał psychicznie. Powiedział JP funkcjonariuszom, którzy wbili mu się do domu, w sumie nie wiem czemu, po co. No i tak. No, także ten. No ja lubię takie gry, lubię jak od czasu do czasu coś mi rucha w dupę po prostu. Dlatego, bo nie mam innych opcji, więc gry mnie ruchają, tak? No, i ten. I w takim razie, słuchajcie, no ja to wstawiam teraz, jeszcze dziś spróbuję wstawić wszystko i... jadę od razu dalej, kończę serię z Left 4 Dead 2. Tylko, że no ekipa się nam wysypała. Jeden z moich ziomków, z którym tam nagrywałem, wpadł pod pociąg, nie? Jak się najebał, także to smutna historia z tym jest. No. Ta. I ten, drugi ma przypał u starych. Bo jak z nami nagrywa i jak tam jesteśmy na Skype'ie i gadamy do siebie, to mu tam starsza siostra czy tam matka mu co chwila wbijają do pokoju, mówią, żeby był cicho, żeby tyle na kompie nie grał. No nie, także to jest dosyć smutne, ale za to Andrzej zgłosił się do nagrywki w Left 4 Dead 2, więc będę z nim nagrywał po prostu. No, także widzimy się, słuchajcie, w tej grze o zombiakach. No, ja się kłaniam nisko, tak, oczywiście pozdrawiam Andrzeja Ziejka i drugą osobę. Pozdrawiam również Górala, prawda, za to, że byli ze mną przez całe to gówno. I co? I ten, pozdrowienia serdeczne. I jeżeli teraz to ogląda jakakolwiek inna osoba oprócz nich, to szacun, że ci się chciało, nie? Bo naprawdę, biorąc pod uwagę, jaki jest dzisiaj wybór na YouTubie, ile jest tego kontentu, to aż mnie dziwi, że wybrałeś mnie, no nie? Taką pizdę jak ja. Także słuchaj, dzięki. Dzięki anonimie, jeżeli to oglądasz. Jestem wdzięczny. I tak, no to słuchajcie, widzimy się w Left 4 Dead. Gra fajna. O, może wystawię jeszcze grze ocenę. No to. Oczywiście nie mogę jej porównywać do jakichś tytułów AAA. No spróbuję tylko klimatycznie i fabularnie. No, fabuła troszeczkę za szybko odkryła swoje wszystkie karty, więc dam 7 na 10. Taka przyjemna, przyzwoita. No tylko, że czasami wkurwiająca. No, cieszę się ostatecznie, że ją przeszedłem. No. Thanks for playing, no problem, wygłupie śmiecie. No, to widzimy się w następnych seriach. Siemaneczko. Elo.